Cześć, witajcie, siemaneczko. Słuchajcie, jakiś czas temu było głośno w Polsce. Mówiono o nadchodzącej bestii ze wschodu, która miała osiągnąć temperaturę 40 stopni poniżej zera. Jak pogoda zweryfikowała, okazało się, że mieliśmy połowę tego, co przepowiadali, czyli no, poniżej 20 stopni lokalnie gdzieś tam temperatura się pojawiła, mrozu, ale to też tylko lokalnie i nocami. Natomiast w ostatnich dniach jest głośno o tym, że przyszła do Polski, słuchajcie, no niektórzy nazywają to katastrofalną wiosną. Ja bym trochę się nie rozpędzał z tym słowem katastrofalną. No i co się z tym wiąże? Katastrofalna wiosna według niektórych ekspertów przyniosła nam bardzo, bardzo wysokie temperatury w lutym, około 20 stopni Celsjusza powyżej zera w cieniu. Okej, z tym się zgadzam. Tak było przez ostatnie kilka dni. No i to miało spowodować bardzo silne roztopy śniegu, którego podobno w tym roku napadało dużo w Polsce. A co za tym idzie, ten śnieg miał się kumulować w rzekach, które następnie miały, albo może jeszcze mają, wystąpić z brzegów swoich, ze swoich koryt, no i pozalewać miejscowości pobliskie. Chciałbym się o tym przekonać dzisiaj na własne oczy, czy po tych ostatnich 3 dniach, słuchajcie, tu w Krakowie mieliśmy 20 stopni Celsjusza prawie przez ostatnie 3 dni w cieniu, więc chciałbym się przekonać, czy ten śnieg się faktycznie tak szybko stopił w Małopolsce i czy te rzeki w Małopolsce no, wezbrały do takich stanów, że wyszły ze swojego koryta. Sprawdźmy to. Ale zanim to nastąpi, szybkie golenie, no i śniadanko i ruszam w plener. Słuchajcie, tak wygląda moje dzisiejsze śniadanie. Zaraz pewnie poleci jakaś krytyka, no ale miałem ochotę na takie rzeczy dzisiaj w sobotę z rana, więc przygotowałem sobie na gorąco paróweczki z ketchupem. To dodatkowo potraktuję bułką z dynią. Popiję to wszystko kawą czarną, kawa czarna z zaparzacza. Tutaj jeszcze dodałem sobie cukru, bo piję kawę czarną z cukrem, ale kawa czarna jest dodatkowo taka specjalna, pozbawiona, słuchajcie, substancji, które drażnią żołądek i jelita, ponieważ ostatnio jak piłem kawę, no to bolał mnie żołądek no i wpadłem na pomysł, że to jest przyczyna picia kawy, która podrażnia nasz układ pokarmowy i przerzuciłem się na taką kawę, która pozbawiona jest tych substancji i problem zniknął. No i na deser pociągnę sobie owoca, banan. Słuchajcie, zainteresowałem się tą naklejką z zieloną żabką. Zajrzałem do internetu i okazuje się, że owoce, które mają nalepkę z zieloną żabką, zostały wyprodukowane w trosce o ochronę środowiska i w trosce o pracowników, którzy pracują na plantacji. Oczywiście możemy interpretować te słowa na szeroki sposób. No i żeby jeszcze osłodzić sobie trochę życia, dzisiaj pączek na deser. Lecimy z tematem. Ja się zabieram szybko za konsumpcję, pakuję się i ruszam w teren. Przed każdym większym wyjazdem w trasę, dłuższym wyjazdem w trasę, staram się sprawdzać, czy auto ma wszystkie płyny eksploatacyjne. Poziom płynu chłodniczego. Sprawdzam poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku. Niestety nie mam kontrolki, która wskazywałaby mi na niski poziom płynu do spryskiwaczy, więc tutaj będę musiał go uzupełnić na full.
Jak wiecie, autem jeździ także Natalia, więc staram się to wszystko sprawdzać, czy jest odpowiedni poziom, żeby po prostu nie obudził się gdzieś z ręką w nocniku na trasie szybkiego ruchu, że zabrakło, powiedzmy, oleju w silniku. Zobaczcie, okazuje się, że mam trochę ponad 1/4 zbiornika paliwa, więc będę musiał zajechać na stację paliw uzupełnić. No, kilka ostatnich dni Natalia jeździła autem, a jak wiemy, kobiety jeżdżą autem, a mężczyźni tankują, tak? No to siedzę już w aucie. Jak widzicie, jest ciemno, a to dlatego, że auto trzymamy w garażu. Niestety takie ekskluzywne życie auta w garażu kosztuje nas z Natalią 200 zł miesięcznie, ale plus jest taki, że auto na pewno mniej się psuje. Wiadomo, że te auta wyposażone w elektronikę w warunkach zimowych czy też deszczowych szybciej się nam będą psuły i będą bardziej awaryjne niż jak auto stoi sobie całą noc w suchym i plusowym pod kątem temperatury garażu, niż miałyby stać na mrozie na przykład minus 10. Więc zdecydowaliśmy się, że no będziemy jednak płacić za to miejsce postojowe, między innymi dlatego, żeby to auto nie było takie awaryjne. A druga rzecz, ja codziennie jeżdżę do pracy raniutko, a w zimę nie chce mi się skrobać codziennie szyb w samochodzie zamarzających, a tutaj mam zawsze plusową temperaturę. Minimalnie temperatura w garażu spada do 6-8 stopni na plusie. Nie zanudzam więcej, ruszam w traskę. Dotarłem nad rzekę Wisłę. Znajduję się dokładnie w dzielnicy Tyniec w Krakowie. Stoję nad brzegiem i zobaczcie, jak na razie rzeka jest cały czas w swoim korycie. Nie widać, żeby w ogóle była jakoś tam mocniej wezbrana. Wszystko jak na razie jest na swoim miejscu. Kaczki, łabędzie spokojnie sobie pływają. Czyli chyba jeszcze tutaj woda, katastrofalna woda po roztopach nie dotarła. Tam macie właśnie klasztor w Tyńcu jako dowód. Cóż, nie pozostaje mi nic innego jak jechać bardziej na południe, w beskidzkie tereny. Może tam jest wielka woda. Sprawdźmy to. Tutaj jak na razie sielski spokój, jeśli chodzi o rzekę Wisłę. Dużo ludzi idąc do Tyńca z tego parkingu tutaj nad Wisłą. Mija ten nur i nie zwraca na niego w ogóle uwagi. Zobaczcie, tutaj jest taka ciekawostka. Znak wielkiej wody 18 maja 2010 roku. Także można sobie teraz wyobrazić, o ile wyższa była Wisła. Jakieś 9 metrów. Natomiast w Krakowie był zagrożony most, którym większość turystów przemieszcza się koło Wawelu, to jadąc do Zakopanego. Znalazłem jeszcze jeden znak wielkiej wody z 19 lipca 1970 roku. To wtedy jeszcze nie żyłem. Wysoko ponad moją głowę, zobaczcie. A ile jeszcze do Wisły stąd? Wygląda na to, że ta woda była jeszcze, poziom tej wody był jeszcze bardziej wysoki niż w 2010. Tam jest ten znaczek, a tu jest Wisła. Co powinniście wiedzieć o Tyńcu jako dzielnicy Krakowa? Kilkadziesiąt lat temu była osobnym
osobną miejscowością. Dzisiaj należy administracyjnie do miasta Kraków. Ja jestem w ciężkim szoku, że jeszcze tutaj nie wybudowano żadnego osiedla deweloperskiego. Wiecie, z takimi blokami, z mieszkaniami 25 metrów kwadratowych za 500 000 do kupienia. No bo przecież Tyniec znajduje się niecały kilometr od obwodnicy Krakowa, więc jest to zarąbiste miejsce, jeśli chodzi o komunikację. Mamy bardzo blisko do obwodnicy. Dlaczego tu jeszcze nie pobudowali się deweloperzy? Spodziewam się, że przyjdzie taki czas i to już w niedługim czasie. No a apartamenty w Chowie Klatkowym, o, zasłoniłem sobie telefonem, a apartamenty w Chowie Klatkowym będą najprawdopodobniej warte, spodziewam się, od 500 000 w górę. Jadę zatankować, bo już mi się rezerwa zaświeciła.